Średni wynik 28,7 punktu jest nie tylko najlepszy w Jeleniej Górze. Szkoła uplasowała się zdecydowanie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Jeleniogórska piątka jest małą placówką i liczy prawie 140 uczniów. To, co prezentowali uczniowie we wrześniu po wakacjach, to tak mieliśmy bardzo mieszane uczucia. Ale kiedy rozpędzili się w roku szkolnym, to było klasówka, sprawdzian, coraz lepiej i coraz lepiej. No i pokazali, że jednak potrafią. Jak uczniowie komentują wynik egzaminu? Nauczycieli mają bardzo dobrych, dobrze nauczają. Dobrze są. Nauczyciele pomagali nam dużo, robili nam lekcje dodatkowe i też ciężka praca w domu. Uczenie się, przygotowywanie się do różnych kartkówek, sprawdzianów. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, że będę na przykład miał tam więcej punktów niż przypuszczałem, że będę miał mniej, ale dobrze mi poszło. SP5 nie jest jedyną w mieście, która może pochwalić się dobrymi wynikami. We wczorajszym spotkaniu brali udział również dyrektorzy kilku innych szkół podstawowych. Ja muszę się do czegoś przyznać. Jak była ta duża reforma szkół, w dyskusjach na temat naszych możliwości finansowych padało kilkakrotnie informacje, a może by tą szkołę zamknąć. Bardzo dobrze się stało, że ta szkoła działa w dalszym ciągu, ale oprócz oczywiście piątki mamy tutaj szkołę numer 11, mamy szkołę społeczną, która osiągnęła bardzo dobry wynik. Mamy szkołę numer 10 i mamy dwie cieplickie szkoły, trójkę i szóstkę. No więc dzisiaj spotykam się z paniami dyrektorkami, żeby podziękować im serdecznie za to, ale przede wszystkim też, żeby wykorzystać was, media, żeby te szkoły, które są najlepsze, po prostu tutaj publicznie pokazać. Pozostałe jeleniogórskie podstawówki w większości uzyskały wyniki w granicach średniej krajowej, wynoszącej 24,3 punktu.